zaczynać? Możemy, poczekaj. Chciałem zacząć wierszem. Proszę, nie wiedziałem, że jesteś poeta. Jesteś szarym tłem mojej kolorowej rzeczywistości. Dlaczego tak zacząłem? Słowa poety, bo dzisiejszy odcinek Jak żyć nosi tak zwany roboczy tytuł Jesteście więźniami szarego życia. A chcesz usłyszeć fraszkę? Proszę. Ja tylko chciałem powiedzieć, że Antek, którego tutaj słowa cytowałem, jest bohaterem nowego serialu kryminalnego na telewizji, chyba TV4. I Antek gra tam psa. W sensie, że hał, 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 hał? Czy myślisz, że pies na przykład rozróżnia kolory? I trudno zagrać psa. Czy wasz pies, kot lub koń rozróżnia kolory? Trzy palce odpadły. Słuchaj, znaleźli dwa. Ale w Polsce? W Polsce. Okay. Nie znaleźli trzeciego palca i ona pisała na Facebooku, żeby pomóc, bo to ten palec z obrączką. Ja pierdolę. Czyli tak naprawdę z tymi palcami ważne, żeby obrączkę. No obrączka, tak. Z drugiej strony obrączka nie kosztuje 200 zł. No nie. Ile dawałeś? Daj, bo miałem swoje złoto. A, okej, okay, okej. Okay. Nie miał złota, to za dwa koła. To ty masz swoje złoto, proszę. Nie, już nie mam. Że widzimy się pierwszy raz w nowym roku. Tak, tak, tak. I chciałem pokazać, że to, który to jest rok. 24. Tak. Tutaj od naszego sponsora dostaliśmy takie notatniki, gdzie będę zapisywał sobie dziś Bożeny i Krystyny, dziś Leona i Matyldy. Paczucha fajna. Ładna paczuszka, ale nie miałem w życiu lepszego kubka. Skarpety! Zobaczcie, jakie ładne. Dziękujemy, że jesteście z nami i pamiętacie, że razem jesteśmy super. Drużyna Superbetu. Pozdrawiamy was, chłopcy i dziewczęta. Słuchawencję. Wireless, to znaczy, że wire. Bez kabli. Ja już jestem w takim wieku, że jaram się, jak kubek jest fajny. O, no. Panie kochany, no. To jest taki wyprofilowany i ciężki. Będziemy z niego pili, zobaczcie, taki. I o, i on jest taki ustawny. Tak, tak. Dziękujemy serdecznie. No dobrze, czy możemy zacząć? Tak, przydługi wstęp. Tak, ale ja sobie wstęp, tak potnę. Wstęp jest strasznie przydługi, no. 30-letni Filip Marczak po kilkuletnim pobycie za granicą niedawno wrócił razem z narzeczoną do Polski. Postanowił odwiedzić swojego ojca w jego firmie, by skonsultować z nim wydatki związane z nadchodzącym weselem. Okej, czyli wesele i nagle się odzywa do tatusia. Na sprzedaż, ale czy to są... Rowmasi, kierowniku. Dzień dobry. Na sprzedaż? Od kiedy? Panie, już ze 4 miesiące. Zajebiście. Jest coś, jakieś wytłumaczenie tego. Jestem synem jednego z właścicieli. Myślałem, że go tutaj zastanę. No to gratuluję. Jego narzeczona odwiedzają rodziców z zaplanowaną wcześniej wizytą. A jaką mają tą, takie patio? No, ale to ładne. A jak przygotowania do operacji? No wiesz, stosuję się do diety, którą mi zlecił lekarz. A o jakiej operacji w ogóle mówimy? Twój ojciec załatwił mi prywatną klinikę. Najlepszy ginekolog w okolicy. To podobno jakiś cud techniki. Chodź, chodź do garażu, pokaż. Pokaż mi ten rower. Ty, rower bez kół podobno. Bardzo ci się podoba, to ja ci go nawet mogę pożyczyć. O kurde. No ale o czym mamy rozmawiać? Mówiłem ci, że nie mam tych pieniędzy. Słuchaj, o twoich długach. Wszczepienie bypassów to nie jest operacja, która kosztuje setki tysięcy złotych. Czyli mama bypassy ma. Nie ma żadnej firmy, tato! Dobra. Ja wszystko wiem! Potrzeba siana? Zadzwoń do bocia. No, stary, podobny jest do hajty. Ty, ten w ogóle ten ojciec jest chyba podobny do jakiegoś takiego, mi się wydaje, że on gdzieś był w telewizji. Gościu musiał zamknąć firmę, bo potrącił starą babę na pasach. Nie, to już byłoby za trudne, nie? Jeśli tylko słówko powiesz matce. Wspólnik odszedł i się zawinęło. Odeszedł. Lećmy. Michalak narobił mnóstwo przekrętów. Zostawił mnie z długami i odszedł. Wujek Romek? Nie mów tak na niego. Nigdy nie był twoim wujkiem. Wujkiem? Ale... przyszywanym był. Ludzie się zmieniają, Filip. Zmartwiło mnie to wszystko, co usłyszałem. Uwielbiałem wujka Romka. Wyruchał mu córkę czy coś. Ojciec go bił. Wciąż zastanawia się, co próbuje ukryć przed nim Stanisław. Ten dozorca mówił, że... Ty! Ty, ale to... On już ją napompował? No, a co masz na myśli? Ja mam się zaraz zajebie. Nie wiem. Że ojciec nie powiedział mi całej prawdy, że coś przede mną ukrywa. No dziwny, bo ty jesteś z tych normalnych. No.
co, no... Tak czy inaczej, musimy coś postanowić z weselem. No. Te spodnie sobie wziął pod pępek, ta założyła pod szyję tą cukierkę. Ludzie, czy wy nie oglądacie jakichś pokazów mody? A może... Może Wiktoria pożyczy nam te pieniądze? Kurwa, bierze ślub? Ale może brakuje im 300 zł, no. No dobra, bierzesz... 200 zł. Dobrze, bierzesz ślub. I kurwa... Na wódkę nie miał. Na dzień dobry pożyczasz hajs. Kurwa, to nie bierz ślubu. Twoja siostra? Myślisz, że się zgodzi? Siostra. Jeszcze tego samego dnia Wiktoria odwiedziła Filipa i Agnieszkę. Jest chętna, by pomóc bratu i jego narzeczonej. Zajebiście. A, mówiłem, że dziana. Pożyczam, ale na procent. Na dobry procent. Jaki procent? 20%. 15%. O kurwa, ty, to już lichwiarka jest. W ogóle podobają mi się ostatnio, od dwóch dni, kobiety w krótkich włosach. Rano nie piłem kawy, bo oglądałem kompilację jego występów z całego roku. Wojtek tam się denerwował, co 10 sekund, tak, że widziałem, że mu z uszu leciało dym. Jesteście tłuste koty. Na żarci, kurwa, że po mordach leci. Po brodzie leci. Ten wasz... Chory kosmiczny, za gówno takie płacone hajs. Podoba mi się ta dziewczyna. No. Ma pieprzyk jak Marilyn Monroe. Mhm. Ta cała sytuacja z jego firmą wydaje mi się bardzo dziwna. Martwi mnie to. Że go okradł wujek Romek i dlatego splajtował. Co? To niemożliwe. Delikatny. Nie, kurwa, delikatny nie. Street. Jezus. Nigdy nie potrafiłem zrobić tego, co ty zrobiłeś teraz. Ojciec od dawna prowadzi firmę sam. Babę ma! Babę ma! Baba go wyczyściła. Ty, ten jakie ma za małe spodnie. Za chwilę. Ty widziałeś, jakie miał za małe spodnie? No. Z wujkiem Romkiem rozstali się, ja wiem, ze 2 lata temu. O co w tym wszystkim chodzi? Dobre pytanie. Sama chciałabym wiedzieć. Baba go szczyściła z pieniędzy. Wzięła go na dzieciaka, przerywam to. On tak naprawdę teraz z boku prowadzi podwójne życie, ma drugą rodzinę i ma takiego malutkiego, małego chłopczyka. Nawet roku czasu nie ma jeszcze... Jeszcze cysia ciągnie. Ale ojciec czy dziecko? Nie no. Ojciec też pewnie. Ojciec też, ale, no. Ale nie w tym samym momencie. No. A ty co, już zdrowa? Daj spokój. Cześć, mama. Cześć, synku. Sprząta. Zobacz, jakie mają te meble. No. Parę złotych to kosztuje. Zawsze dużo pracował. A ostatnio to nawet miesiącami go nie ma. I te jego wyjazdy. Bo pracuje... Cały czas czuję od niego damskie perfumy. Tak, dłutem pracuje. Czasami tego nie ma nawet po parę dni. A co, stało się coś? Mhm. Czasami to go nawet w nocy nie widzę. On ma prawie zawsze wyciszony telefon. Musi się skupić na pracy i nie lubi, jak mu się przeszkadza. Nad czym on tak strasznie pracuje, co? No przecież mówiłam ci. A ta praca ile ma lat? A gdy go pytam o cokolwiek, to mówi, że i tak bym nie zrozumiała, bo się nie znam na biznesie. Serio? No bo byś nie zrozumiała, no. Wziął se młodszą, byś zrozumiała, to nie, kurwa. Wczoraj był tu jakiś dziwny facet i pytał o niego. A gdy potem zapytałam twojego ojca, o co chodzi, to mnie zbeształ. Zbeształ, jeszcze skrzyczał mnie. Że plaskacza widał. Co się dzieje? Ty musisz powiedzieć mi prawdę. Nie, bo ty masz słabe serce, usiądź. Kiedyś pożyczyłem tacie książki, bo on chciał pożyczyć je swojemu koledze i... Książki, dzieci z Bullerbyn. Kurwa. Filip postanowił dowiedzieć się, dokąd udaje się jego ojciec, kiedy twierdzi, że idzie do pracy. Przedałby to Volvo i by miał parę złotych. No patrz. Baba! Wszystko jasne. Ma kochankę. To nie jego liga. Patrz, jak się miendolą! 3 razy pocałował ją. Ale z kochanką inaczej by się całował, nie jakieś buzi buzi. Brawo, też mi się tak wydaje, że inaczej. Buzi buzi cukiereczki. Rodzeństwo kontynuuje obserwację ojca, mając nadzieję na odkrycie kolejnych sekretów Stanisława. Czyli nie ma kochanki, to już wiemy, bo jeżeli mówię od razu o kochance, to nie ma kochanki. Pierwszy raz tutaj jestem. Ale bym cię szarpał za włosy. Centrum medytacji? Nie wspominałem ci nigdy, że tutaj przychodzi? Na medytację chodzi.
W życiu bym tego z ojcem nie skojarzyła. Sekta. Start. Nie, to może być jakaś joga. Sekta. Start. Chodzą na medytację. Ale przynajmniej ja będę mogła liczyć, że z czegoś mi się zwierzy. No w sumie rację. Wiesz, do kogo ona jest podobna? Powiem to do kamery. Trochę. Ona jest zajebiście podobna do Kaczyńskiego. Jest, zobaczcie, jak ona jest podobna do Kaczyńskiego. Jak może być wnuczką, jak on nie ma dzieci? Ma ale gdyby miał, to ona byłaby dzieckiem tego dziecka. Czyli dlatego ci się ona podoba, tak? Tak. Panie Jarku, ja na pana wnuczkę zagłosuję. Dobra. Powodzenia. Może trochę. No tak, 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 tak. A powiedz Tusk. Co tu się... On rybę udaje. Co to za moje busy? Kim pan jest? Proszę stąd wyjść. Ty, jakie busy masz? Nie rób sen, porozmawiamy na zewnątrz. Proszę cię. Tato, co tutaj się wydarzy? Co, jest... co to za dźwięki w ogóle? Ty! Ty ćpają coś w tych wiadrach, jak to jest zupę. W nic się nie wplątałem, ja tutaj przychodzę na medytację. To jest kurwa medytacja? Sam nie wiem, czy mam zadzwonić na pogotowie, czy może na policję. Ani się wasz! Kurwa, na straż pożarną dzwoń. Wszystko jest pod kontrolą. Ty, ale ten gość kurwa udawał rybę. Pomaga mistrzowi i odwdzięczam się za jego pomoc. Pieniędzmi? Nawet nie wiesz, jak on mi pomógł, kiedy byłem załamany, kiedy straciłem firmę. Masował mi stopy. Aż tak źle było? Nie, kurwa, było dobrze, wiesz, kupiłem serowy. Mało nie rzuciłem się na linę. No to fajnie, kurde, fajnie, no. Medytowanie pozwala mi obniżyć stres. Jestem dużo silniejszy. A słuchaj, te medytacje uczą jakichś fajnych umiejętności? Siadałeś kiedyś na kciuku? Ludzie, którzy są w transie medytacji, zachowują się bardzo dziwnie. Jaki masz stolec w ogóle? Dziwnie, to jest mało powiedziane. Dlatego ten koleś ma drgawki, a drugi żyga? Banda. O, no pięknie. Ja widzę, że rodzinne dochodzenie jest. Tak, tak, tak. Dokładnie tak. Dlaczego nam nie powiedziałeś, że zamknąłeś firmę? Czy to jest do cholery dochodzenie? Ty chyba, kurwa, wczoraj posiedziałeś przy kieliszku. Czuję się osaczony. Nie macie prawa. Tato, spokojnie. Ty, ale on tak trochę to jednostajnie wszystko mówi. O. Kolejny nieproszony gość? Nieproszony? Myślałam, że można wpaść tu pomedytować. Nie, tak z ulicy nie można. Okej, okay. Czyli sekta. Dobrze mówiłem. Wiktoria i Filip skontaktowali się z byłym wspólnikiem Stanisława i poprosili go o spotkanie. Co się stało z tym, co tak drgał jak ryba? Dzień dobry. Wujek Roman? Nie chcę, żeby moi obecni wspólnicy wiedzieli cokolwiek na temat moich interesów z waszym ojcem. Tak, bo mamy solarium. To za sukinsyn, żeby mu tak ręka uschła. Ej, licz się ze słowami. Aż się przestraszyłem. Powiedzcie swojemu kochanemu tatusiowi, żeby to on polecił to wszystko, co ukradł mnie. Jak to? Dobra, gadaj jak było! Jakieś dowody? Dowodów, przez smarkaczu? O, to jest dowód. Osiwiałem przez tego łajdaka. Kurwa, konkrety! Czekajcie. Co? O, będzie przełom. Romek, strasznie cię przepraszam za te pieniądze. Musiałem je wyciągnąć z konta. Obiecuję, że wszystko oddam, co do grosza. Tyle mam do powiedzenia. No, oddał. A potem brał więcej i przepraszał. Oddawał i pożyczał. No dobra, ale byłeś kurwa w sądzie? A mnie było wstyd za niego. Dlatego musiałem odejść. Tak się nie dało dalej pracować. Dla tej drugiej baby zabierał? Nie, dla sekciarza. Raz jak był przy kasie, to miewał wielkopańskie gesty. A innym razem zachowywał się jak żebrak. No, znam inne słowo noży, które to określa. Agnieszka pomaga narzeczonemu w zdobyciu dalszych informacji o działaniu Centrum Medytacji. To Centrum Medytacji mi śmierdzi. Tak. Jest cała masa takich ośrodków. Nic podejrzanego. Na początku odurzali i potem sprzedawali ich na organy. Na organy, no proste. Myślisz, że coś biorą? Nie wiem. Nigdy czegoś takiego na oczy wcześniej nie widziałem. Ile ty kanapek jesz, chłopaku, w ogóle? No,
tu jest napisane zupełnie coś odwrotnego, że mogą wręcz leczyć. Trzy kawałki wędliny na kanapkę? Kryzys jest! Alkoholizm, narkomania, seksoholizm, uzależnienie od mediów społecznościowych, uzależnienie od hazardu. Jak? Za dużo na Twitterze. Albo na Facebooku. Poczekaj, wspólnik ojca twierdził, że ten zachowywał się jak hazardzista. Że kiedy miał pieniądze, to szastał nimi na lewo i prawo, a kiedy ich nie miał... Czyli zwiększa się prawdopodobieństwo, że jest podobny do Tomka Hajty. Wiedziałem, że się porządnie nie najem. Mama, dzwoni ci spam! Bo ten symbol to spam! Odwołali mi operację. Nie wiem, co robić. Jak to? No to chuj, nie będzie nowych cycków. Dzwonili z tego prywatnego szpitala. Powiedzieli, że zaliczka za operację nie została zapłacona. Przecież tata mówił, że zapłacił za tą operację. No przecież ci mówię, że nie zapłacił. Słuchaj, tata to wiele rzeczy mówił. Zabiję go. No to zabij, kurwa. Dobra, kotek, muszę lecieć, pan. Tylko muszę bardziej pasek spiąć, bo mam za małe spodnie. Ty, tam są zdjęcia, tych panów nie obsługujemy, nie? Ta. Koraliki, kurwa ma. Szpiegowanie to jedna z najbardziej obrzydliwych czynności, jakich można się dopuścić, młody człowieku. Kurwa, załóż buty, młody człowieku, nie wkurwiaj mnie. Konie, ja szukam mojego ojca. Siantu nie może teraz rozmawiać. Kto? Szantusz! Kto? To miejsce nie może gromadzić negatywnej energii. Pan przytaj w złym celu i ze złymi emocjami. Proszę wyjść. On przepuścił wszystkie pieniądze na hazard, tak? Ludzie przychodząc do mnie liczą na moją dyskrecję, a ja nigdy nie zdradzam ich tajemnic. Ale masz w sobie wiele emocji, chłopie. Człowieku, tu chodzi o ludzkie życie! Nie pluj mi na wąsy i brodę! Ty kurwa! Proszę wyjść, inaczej poniesie pan przykre konsekwencje. Co pan mi zrobi? Ścisza nie za jaja! Że się posisz! No ty tutaj siedzisz i się bawisz w te swoje porąbane czary-mary, a matka siedzi w domu i płacze, bo przetrwoniłeś wszystkie pieniądze na jej operację, tak? Ty weź se fryzurę popraw, chłopie. Na litość boską, masz 60 lat, nie możesz się wiecznie zachować jak nastolatek. Ja mam cię uczyć, jak żyć? Daj mi spokój. Bo padnie na ciebie klątwa szantu. Masz. Zadowolony? To przykład uczciwej pracy. Organy sprzedaję! Ta. Co z operacją mamy? Właśnie jadę do szpitala. Już dawno wpłaciłbym im pieniądze, gdybyś mi nie przeszkadzał. Jak termin przepadł już. Ta. Teraz to można wpłacić. Filip bardzo przeżył kłótnię z ojcem. Jego narzeczona, widząc, jak bardzo jest przybity całą sytuacją, zaproponowała... Loda. Widzę, że jesteś taki spięty. Właśnie chciałam nauczyć się rozwijać tę moją energię duchową. Zajebiście. Ale musi pani też wiedzieć, że wspinanie się po ścieżce rozwoju duchowego to nie jest sprawa łatwa. Pierwszy punkt, zdejmujesz buty. Czasami trzeba coś stracić, żeby móc coś zyskać. Co zyskać? A co stracić? Zyskasz parę złotych, jak zdejmiesz ubranie. Robią karierę. Zdobywają fortunę. Grzybica. Ludzie, którzy ciągną nas w dół, nie chcą pozwolić na to, żebyśmy się rozwinęli. Myślisz, że długo zapuszczał te wąsy i brody? Może tak być. Trzeba odsunąć bliską osobę, żeby móc zacząć nowe, lepsze życie. Gdyby typ miał na sobie buty, to mógłbym mu zaufać jakkolwiek. Pięknie czyta, widać, że dużo książek musiał przeczytać. Typowy przywódca jakiejś sekty. No sekciarz to jest 100%. Dajcie go tutaj. Co robimy? Sprawdź. Chyba się zesrał. Chcesz nas wszystkich zgubić, idioto? On nie żyje. Łapcie ją. Łapcie ją! Dawaj! Zbudź się. Ty związali ją. Hej, wstawaj. Jeszcze pachną te palce? Nasz podopieczny zataił przed nami, że miał chore serce.
To wspaniałe zioła. Zabijacie tu ludzi! Sam się napij tego, bydlaku! Ta. To są wspaniałe zioła. Po prostu stracisz przytomność i obudzisz się w innym miejscu. To wypij je sam! Tak. Otwórz buzię i wypij te zioła. Otwórz. Wypluj, kurwa, jaka ty jest. Sama powiedziałaś, że przyszłaś tu w tajemnicy przed rodziną, prawda? Chyba jednak umiem dobrze udawać. Ha, udaj, orgazmy. Kurwa, czarni wjechali. Ty! Ty, laserem. Laserem mu dla kotów. Nic pani nie jest? Ty, Jack Orlando. Przecież jak tu? Ja tu dopiero weszłam. Proszę panią, to było przedwczoraj. Proszę panią, to się nie mówi. Ta. Halo? Wezwijcie karetkę! 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 Masz jakieś wieści z policji? Ojca dalej szukają. Ona się w tym policjancie zakocha. Jak ja mogłam być tak ślepa i głucha? No bypassów nowych nie miałaś, to się zdarza. Ojciec doskonale zadbał o to, aby wszystko, co robił, było ściśle tajne. No dobra, ale gdzie jest ojciec? I skąd pieniądze miał? Tak. Muszę wysprzątać dom i zrobić zakupy. Zajebiście. Lecę, bo mam żelazko na prasulcu. Chodź tutaj, chodź. Filip, co? Chodź do mnie. Chodź tutaj, chodź. Chodź, pokażę ci węża. W coś ty się wpakował, co? Ty mam fotowoltaikę, zobacz. Słuchaj mnie, gdybyś nie wtrącał się, nigdy nie ucierpiał. Jestem agentem FBI. Nie chciałem, żeby tak się stało. Kurwa, znalazł zajebistą kryjówkę. To wspaniały mistrz, dobry nauczyciel. Mistrz. To przeniesie cię na zupełnie inny poziom. Twój umysł zacznie pracować lepiej. No podawał im jakieś dragi, no. Po całym świecie. Miał dojść się do ziół od najlepszych szamanów. No. To był wywar z fiuta. Dopiero zacząłem przy nim się rozwijać. Czułem, że żyję. I oddałeś mu wszystkie pieniądze. Jakie wszystkie pieniądze? Wręcz przeciwnie, zacząłem dopiero bardzo dobrze zarabiać. Ale nie miałeś pożyczyć 500 zł. Czy wiesz, że jesteście mięśniami prostego i szarego życia? Wiesz co? Wolę swoje proste, szare i nudne życie, niż doprowadzać bliskich mi ludzi na skraj przepaści. Zmęczył mnie ten finał tego. Ja pierdzielę. Jeszcze coś się musi wydarzyć. Ściągaliśmy najlepsze specyfiki z końca świata. To nie są tanie rzeczy, ale zwroty były z nawiązką. Pogratulować sukcesów w narkobiznesie, tatusiu. Zabiliście człowieka. Brzydzę się tobą. No! Wywieź mnie stąd i wysadź za Warszawą. A najpierw mnie zwiąż. Bij mnie po twarzy! Halo? Poproszę z policją. To gdzie on zadzwonił? Na straż? Poproszę z policją! Zadzwonił się pana pogotowie. Przepraszam! Proszę z policją! Roman Mistrz Jaroch za doprowadzenie do śmierci jednego z członków Centrum Medytacji został skazany na karę 4 lat pozbawienia wolności. Policji nie udało się odnaleźć Stanisława Marczaka. Mężczyzna wciąż jest poszukiwany listem gończym. No i fajnie. Zupełnie inny odcinek od ostatnich. Nie było nigdy takiej historii fajnej. Chyba w ogóle nie było sekty. Tematu sekty. Nie było. Gdzie jest, gdzie są te pieniądze, się pytam. Gdzie są buty, kurwa, dla nich? Muszę zaznaczyć, główny bohater, czyli ojciec, miał ciekawą rolę. Ten scenariusz, jak ja bym przeczytał, stwierdziłbym, biorę to. Tak, mógł zagrać trochę tak, wiesz, bo bardziej... Bo on za bardzo jednostajny. Tak, było pole też do lekkiego cwaniactwa. Bardzo ci się podoba, to ja ci go nawet mogę pożyczyć. Jeśli tylko słówko powiesz matce, ludzie, którzy są w transie medytacji, zachowują się bardzo dziwnie. I podobał mi się, na pewno syn dobrze zagrał. Tak. Dobrze zagrała też ta żona syna, czyli ta, co ją chcieli otruć. No i ten mistrz. Czy ona dobrze zagrała? Nie, uważam, że ona mistrz słabo. Dobrze. Złoty, mała rola, ale cenna. Dał gościowi, który udawał rybę. Nie powiedział ani słowa, ale był wiarygodny. Napiszcie, jak miał na imię, bo nawet go nie jesteśmy w stanie pochwalić. Po prostu rybny chłopak. Wiesław Karp.
żygał do miski. Też dobrze. Też dobrze. Bardzo dobrze. Jakbym tak. Będę szukał specjalisty od żygania do miski, to do ciebie. Tak, a to akurat był Roman Womicki. Idziesz... Ile jest dniówki? No 500. No dobra, to a co będziesz robił? No ale... Masz udawać rybę. Nie dali mu 500 zł, dali mu stówkę dwie. Wyobraź sobie, idziesz dzisiaj do żony i mówisz, że słuchaj, jutro... Dniówkę mam dobrą. Jutro będę zajęty przez tam dwie godzinki, gram nie? Gram w filmie. Gram w filmie. W jakim? No tam paradokument. Jakiś odcinek właśnie z sektą. No organy sprzedają no, ludzkie narządy. A ty jaką masz rolę? Kurwa, będę udawał rybę, kumasz? Ale jaką? Jesteś szarym tłem mojej kolorowej rzeczywistości, kurwa. I ja myślę, że ten odcinek spowodował, że chociaż przez chwilę ten uśmiech się pojawił. Mnie wygięło trochę. Jak obejrzycie ten odcinek i na przykład przyjdzie wasza druga połówka, albo znajomy, albo kolega, który jeszcze tego nie obejrzy i będziecie chcieli obejrzeć z nim wspólnie, poproście o jedną rzecz. Słuchaj, to będzie wyjątkowy odcinek, obejrzyjmy go na bosaka. Tak. Nowy rok zaczynamy tym dobrym odcinkiem. Miejmy nadzieję, że to nie koniec i kolejne odcinki naszej serii Jak Żyć będą równie udane. To chciałeś coś powiedzieć na ten nowy rok? Szczać mi się chce. No dobrze, moi drodzy. Dobrego, najlepszego i pamiętajcie, jak będziecie kiedykolwiek chodzili na medytację, sprawdźcie, czy ten mistrz, który wam doradza, ma certyfikat i nie ma grzybicy. I ma na sobie buty. Trzymajcie się. Pa, pa.